Siedzą ludzie, przepraszam bardzo, że tak dawno mnie, długo mnie nie było. Ale kurde, no co mam powiedzieć, nie miałam weny, kurde. No, co do tego telefonu, to mi się zdążył już popsuć. I było naprawy, a więc no, dopiero co wróciła, więc dopiero teraz robię vloga, bo już go planowałam od paru dni. No i tak, jak wam mówiłam, rok temu byłam na obozie w Modrzewiu. I teraz w niedzielę właśnie z nami jedziemy znowu na obóz. Ostatnio w piątek wyjeżdżaliśmy, ale teraz jest akurat krócej, bo wtedy było 8 dni, teraz jest tydzień, bo teraz jest jakoś tak od niedzieli do chyba do soboty, a wtedy było jakoś od piątku do soboty, coś takiego. Nie wiem, czy dokładnie tak, coś takiego. No i no. A więc przepraszam was, dużo się działo, a więc jeszcze na pewno jakieś TikToki. Jak coś tam wstawię, bo byliśmy jeszcze z Zosią na plaży, nad morzem razem, a więc jest dużo TikToków i ja chyba po prostu będę wam wstawiać te filmiki z tego, TikToki z tego wyjdą filmiki. A no, nie wiem, czy tego mówiłam, ale proszę na mnie nie zwracać uwagi, bo ja źle wyglądam. I no, teraz sobie zdążyłam nabyć siniaka, bo przecież kurde, lepiej nie mówić i tak. Powiem, co w ogóle kupiłam na... O, no właśnie, zapomniałam, jaki był cel tego filmiku. No to tak, ja zrobię wam haul, bo byłam dwa razy w Pegazie i zrobię taki haul zakupowy. Co kupiłam przez te dwa razy. Zaczniemy od tego, co na początku kupiłam w pierwszym tym, a później no. Ten film będzie jakiś krótki, a więc no, na spokojnie. No i teraz będzie daily, a więc będziecie mieli serię dużo do oglądania, a więc no. No to zaczniemy od holu. Jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że jeszcze kupiłam... Tak powinnam nagrywać, ale okej. Że kupiłam jeszcze Force and Fun parę rzeczy, a więc no. A więc no, już pokazuję wam. Prezentuję moja szafka, a więc no, fajnie. No zacznijmy od Horse and Pony. Horse and Pony! Kupiłam sobie właśnie z Silwera taką pak. Taką oto bluzkę na zawody z krótkim rękawkiem i tak, ona jest pro, bo nie były wszystkie sprzedane normalne i ona się chyba różni tylko tym kryształkiem i teraz tak, ona jest super przewiewna, bardzo przewiewna, więc naprawdę oj, sorry, kurczę, moje paznokcie źle wyglądają, ale okej, lecimy to gdzieś. No i ma takie ładne logo Horse & Pony, to jest silver, a więc no. A więc się zdaje być mega fajna i jest wygodna. Mnie nie gryzie jeszcze tym kołnierzykiem. A co? Druga rzecz. Tego są jeszcze takie biobryczki, jak ja to mówię. A więc no. I teraz one są z QHP. A więc będą mi pasować do fraka, bo też mam z QHP. I no. One ogólnie tutaj mają takiego jednorożca. Tak, jednorożca. Taki herb. O, widać. I ogólnie mają takie kropki. Nie wiem, jaki lej to jest. Nie wiem, nie ogarniam się, serio. I co? Też jeszcze on miał, o, jeszcze tutaj miał tego unicorna. A więc no. I on mi jest trochę obcisły, ale I don't care. Ja ogólnie mam wszystko gdzieś, a więc jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś luzaka, jestem do dyspozycji, ale musicie mieszkać gdzieś w Poznaniu. Gdzieś blisko mnie. Bluza. I moją ulubioną rzeczą to jest bluza z Horse & Pony. Oh, what fuck, sorry. Oh, what fuck. No i co? I no. Ona jest, kurczę, w rzeczywistości ona jest troszeczkę bardziej taki, bardziej butelkowej zieleni. Nie wiem, czy to jakoś będzie widać, tylko strościenić maybe trzeba. O. O, tak ona wygląda. Więc co? Tak. Ciężko będzie nabrać, okej. Okay. To ona jest taka tak naprawdę, taka ciemna. I ona jest mega ładna, mi się strasznie podoba. Jest taka dosyć oversized, więc ją mega lubię. No. I teraz zacznijmy do... Wróćmy do holu z Pegaza. Nie zaszalałam, bo po prostu nie miałam kasy. No i tak, na początku zacznijmy od takich butelkowych tego. Leginsów. Nie, tylko leginsów takich konnych, no. I... Oni tutaj mają kieszonkę, to tak, przyznam, że to jest pierwsze moje bryczesy, które mają kieszeń, gdzie faktycznie mi telefon się zmieści. W
Wszystkie mają takie krótkie, więc kurczę. No. One mi nie pasują do tamtej butelkowej zieleni, bo to jest zupełnie inaczej. To jest takie bardziej faktycznie butelkowa zieleń. Jest serio miękkie. A więc no, nie wiem co jeszcze powiedzieć. A, to jeszcze tutaj ma takie coś, co się oczywiście odpina. Tylko nie wiem, jaki to ma cel. Ale okej. Okay. Nie wiem, może smaczki tutaj można schować. Ale trochę dziwne, ale okej. Okay. Następna rzecz. Takie bryczki, one są, to są takie niebieskie. Nie, one są za to trochę inne niż komuś. Ciężko mi tak powiedzieć, jakby trochę bardziej niebieskie. Nie wiem, co powiedzieć. A więc no, one są z takiej marki. Ja pierwszy raz się z taką spotkałam, a więc nie, nie znam. BR4EH. Nie wiem. Nie wiem, gdzie się czyta. Ale no, mają pani. Nie, ale są mega fajny ten krój, bo to jest jakby takie, jak takie jakby kropelki, jakby coś lało. Mi się to mega podoba. Są, szczerze wam powiem, że są cięższe niż tamte te. Tamte bryczasy i też są tego leginsy, też jest taka kieszonka, a więc wow. I mam trochę dziwne to coś, bo one mają te takie czarne i nie mają takie wcięcia tu, ale okej. Okay. Co jeszcze powiedzieć, na tym się normalnie prezentuje, nic nad zwyczajnego. No jedynie można powiedzieć, że tak są ładnie tutaj przytnięte, co przytnięte, taką ładną nitkę mają. No. I tak, ile kosztowało? To tak, to kosztowało, czekajcie, jeszcze sprawdzimy. O matko, 370, tragedia. Okej, okay. A drugie to było 200 zł, pamiętam. A więc no, więcej mój pieniądz już nie starczył. I teraz drugie zakupki, też nie są zbyt jakieś wielkie, ale mega drogie. Strasznie przepraszam was za mojego paznokcia, bo moje paznokcie mają dawno. Jak wszystko, co jest moje, ma dawno, a więc no. Od smaczku, no to tak. Miałam dwa takie te stworki. No. To tutaj powinno mieć i ma taką okładkę. Już wszystko zdążyłam wysypać, wszystko zdążyłam. Fajnie, spróbujemy przynajmniej, czy jest dobry lukier. Uwaga, próba testu. Nawet wam powiem, że to nic nie czuć. Totalnie nic. Nawet nie jest zwykły lukier. To jest takie po prostu nic. A więc ja mam takie dwa. Chodź opakowanie. I kupiłam. I wszystko się posypało. Patrzcie, tutaj się popsuło, a to się odkryło. Więc super. Będziemy się sklejać lukier. Ale to kolejny próba testu. Tak, mam co od Agnieszki Gryla, bo ktoś był mi fanką, więc okej. Okay. Uwaga, zacznijmy od tego dużego kawałku. To jest taka beza. Ej, dobra, ja nie mogę. To jest taka beza, no. Jednak to jest dobre. Uwaga. Ja pierdolę Natalia, ale ty dobrze smakujesz. Kurwa, Natalia, na co? To jest mega dobra. Oh my goodness. Ale to jest dobre. Więc no. I jeszcze chciałam. A, nie, i taka jedna mukinka. W ogóle taki jeden smaczek kosztował 1 zł. A, jeszcze kupiłam sobie takie skarpetki z tego speakera. To jest pierwszy speakera. No i... Aha, tego czegoś nie zdjęłam, ale okej. No i on mi akurat bardzo ładnie będzie pasował do tych, bo one są bardziej takie butelkowe zielone, więc one będą mi pasować do tych bryczesów. I coś jeszcze kupiłam. A, kurczę, a najważniejsze bym zapomniałam, no to uwaga. To jest takie wow, a więc przygotujcie się mocno, bo to będzie... No kurczę, zamknę, okej. Okay. A więc uwaga. Tak, kupiłam czaplak. I z Eskadrona to jest, uwaga. Ładne prezentowanie. Jaka ładna lumeczka, widzicie? Jakie to jest. To jeszcze gryjamy dziki, jakie piękne. To jest, jak widzicie, takie
takie miękkie. To coś jest odlepiane, więc fajnie, ale troszeczkę bez sensu, no bo jakby jak to skleicie, no to kurczę, takie coś wam zostanie. No i to jest brzydkie. No ale sam fakt jest odklejane i to jest super miłe, naprawdę. Tutaj takie ładne to cośka. Nie wiem, jak to się nazywa, szczerze mówiąc. I no, jest mega ładne. To jest WS, a więc taki to jest full. No. O. I tutaj taki jest dosyć taki w miarę oddychający. Więc no. Mega ładny. Jest po prostu przepiękny, że aż szczec mi się chce. A więc mega fajny. No, jakoś mnie dał na przez chwilę. I to już aż widzicie, to aż tak błyszcza, więc kurczę. Zosia będzie miała co na odznakę, nie? A więc no, okej. Teraz to odkładamy. Miałabym wam jeszcze powiedzieć, że on kosztował 350. Oczywiście ja mówię w zaokrąglenie, bo nie będę mówić, że tam coś tam 9 lub coś takiego, to będzie coś dodać. Tak, powiększy się, a jednak nie. A więc no, i teraz takie ogłoszenie parafialne. No i tak, no i co, no będą daily, one będą, już wam powiem, zaczną się w niedzielę, tam jadę i to będzie taki krótki daily, no to wtedy będziecie mieli w poniedziałek i tak myślę, o której chyba tak zrobię, nie wiem, czy zrobić tak jak Alexa, aż o 15, ała, tak, chyba o 16, o 16 zrobię, a więc będę o 16. No i tam będę mówić wszystko, będzie jak przygotowuję, dwie jazdy są, a więc będę je nagrywać, jakieś skoki, nieskoki, będę mówić, co dostaliśmy na żarcie i w ogóle to będzie tak trwać z pół godziny, myślę, taki odcinek, a więc nudzić wam się nie będzie, mam nadzieję, że wtedy się trochę podbije. No, jeszcze na pewno po tym obozie zrobię tego, ten, co wam obiecywałam filmik, że z Modrzewia rok temu, ale zrobię takie porównywanie i też będę tutaj dużo gadać i siedzieć, a więc no, musicie się po prostu przyzwyczaić do mojego gadania o niczym, ale okej. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Na pewno się tam pojawi Zosia i w ogóle, więc no. I polecam, żeby mnie zasubskrybować i dać lajka w górę, a więc no. I don't know what I supposed to say now. I don't know really. So, goodbye! Dziewaski!